powiedzmy jasno i prosto. Prosta polszczyzna na uniwersytecie. Pod tą nazwą kryje się nowy cykl szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaprasza profesor Ewa Kołodziejek. Staramy się wykorzystywać potencjał pracowników, zapraszając ich na różnego typu szkolenia, proponując różne formy dokształcania i myślę, że jest to propozycja atrakcyjna, ponieważ liczba pracowników, którzy chcą się zapisać na poszczególne aktywności, naprawdę jest imponująca. Podstawowym celem jest pokazanie pracownikom, jak można upraszczać swoje wypowiedzi. Uniwersytet Szczeciński jest organizacją otwartą, co powoduje, że coraz częściej wchodzimy w interakcje z otoczeniem, a tu komunikacja ma podstawowe znaczenie. Będziemy mówić o tym, jak upraszczać teksty urzędowe, dlatego że my mamy gdzieś tam wpojone takie przekonanie, że tekst musi być bardzo zawiły, że im bardziej trudny, bardziej zawiły, tym ma większą moc, co jest absolutnie nieprawdą. Myślę, że wszyscy się namęczą, mam taką nadzieję, bo przygotowałam nie tylko wykład o prostym języku, o prostej polszczyźnie, czyli o takiej polszczyźnie, która jest polszczyzną komunikatywną. Chodzi o taką budowę tekstu, żeby miał satysfakcję nie tylko nadawca tego tekstu, który coś tam spreparuje, ale także odbiorca. Zdecydowałam się wziąć udział w tym szkoleniu, ponieważ mam do czynienia z różnymi osobami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Chciałabym wiedzieć, jak przejrzyście komunikować się w słowie pisanym i mówionym, jak trafiać do moich rozmówców, tak żeby mnie zrozumieli, jak się wypowiadać w sposób prawidłowy, czytelny, przejrzysty. I myślę, że takie właśnie szkolenia są nam bardzo potrzebne. Po pierwsze, jest to dosyć innowacyjne wydarzenie w Uniwersytecie Szczecińskim. Wcześniej z takim szkoleniem nie miałam do czynienia, natomiast w swojej codziennej pracy rzeczywiście operuję słowem pisanym, jak i mówionym, komunikuję się z wieloma osobami i z pracownikami, i z kandydatami, z doktorantami, więc pomyślałam, że tutaj też, tak jak pani profesor na szkoleniu mówiła, taka empatyczna komunikacja jest kluczowa i czasami też, jak pokazały ćwiczenia na szkoleniu, nie unikamy tych błędów w komunikacji, również my je popełniamy, w związku z czym warto to udoskonalić, warto nad tym pracować i mam nadzieję, że to szkolenie pomoże w tym. Za nami pierwsze spotkanie z cyklu Piszmy jasno i prosto. Miejsca na tę edycję wyczerpały się w bardzo szybkim tempie. Jednak bez obaw rusza kolejna edycja projektu. Zapisy przyjmuje mailowo pani Monika Pach-Sadowska z Biura Rektora. Jagoda Jabłońska, Uniwizja.